Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Tym razem z mikroekonomii omówimy sobie, czym jest użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa. Fajnym tekstem, który znalazłam kiedyś, jest poniższe. Warto go przeczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej użyteczności. Pan Jacek bardzo lubi pierogi z mięsem i z kapustą. Jeżeli przychodzi z pracy, często żona dla niego przygotowuje tą ulubioną potrawę. Pierwsze trzy pierogi pan Jacek zjada z ogromnym apetytem. Przy czwartym myśli, że zaspokoił już pierwszy głód. Nadal mu smakują, więc sięga po kolejne, ale nie przynoszą mu takiego zadowolenia jak te pierwsze. Sięga po dziewiąty i mówi, że to ostatni, który może zjeść. Po chwili namysłu sięga po dziesiąty tylko z powodu swojego wielkiego łakomstwa. Poczuł w tym momencie pewien dyskomfort. Po 11 już nie sięgnął, tylko odsunął talerz i podziękował żonie za pyszne pierogi. Fajnie, jeżeli podziękuję. Dobra, a teraz do rzeczy. Generalnie chodzi o to, że bardzo chętnie się zjada te pierwsze pierogi, czy każde możliwe jedzenie. Jesteśmy bardzo głodni i bardzo dużo przyjemności, użyteczności daje nam ta ilość, którą skonsumowaliśmy. Ale pytanie, co dalej i kiedy należałoby przestać jeść? Czyli kwestia jest tak zwanej użyteczności całkowitej, kiedy ona jest najwyższa i co z tego wynika, czyli jakie zależności zaobserwowałeś. Mamy trzy elementy do zrobienia. Obliczyć tą użyteczność krańcową, narysować wykres użyteczności całkowitej, użyteczności krańcowej z powodu konsumpcji i jakie zależności zaobserwowałeś. Mamy to skomentować. Po prostu. Zaczynamy od tego, że tutaj była jeszcze w treści zadania określona tabelka, która mówiła nam, ile ten pan chciał zjeść pierogów, czyli jakie mamy zadowolenie, aha, w drugiej kolumnie, jaka jest użyteczność całkowita z konsumpcji tych naszych pierogów, w zależności od tego, ile zjemy tych pierogów, ale nie jest określona użyteczność krańcowa. I co mamy zrobić z tym zadaniem? Polecenie pierwsze, oblicz użyteczność krańcową każdego kolejnego zjadanego pieroga. Czyli można to rozumieć w ten sposób, że jeżeli ja wiem, że jeżeli zjem 0 pierogów, to mam w ogóle brak jakiegokolwiek zadowolenia z konsumpcji tych pierogów. Logiczne. Czyli nic mi to nie dało, że w ogóle nic nie zjadłem. Ale jeżeli zjem pierwszego pieroga, to w tym momencie zadowolona jestem na przykład na 10 punktów. W przypadku użyteczności nie mamy określonej jednostki. Może to być liczba... No właśnie, ciężko tutaj w przypadku użyteczności stwierdzić, jaka to mogłaby być jednostka. To nie są ani złotówki, ani metry, ani kilometry. Nie ma konkretnej jednostki, która by mierzyła poziom zadowolenia. Bo funkcja użyteczności jest bardziej takim pojęciem psychologicznym, które nas skłania do pracy, do konsumpcji, do wielu różnych działań, czynności, które powiedzmy podejmujemy w ciągu dnia w związku z konsumpcją naszych dóbr, z tą potrzebą w ogóle konsumpcji. Więc teraz tak, jeżeli zobaczcie tak, konsumowane są dwa pierogi, my mamy zadowolenie na 19 punktów. Gdy już konsumujemy tego naszego trzeciego pieroga, jesteśmy nadal super zadowoleni, bo nasza użyteczność całkowita dalej rośnie. Bo już mamy zadowolenie na poziomie 27. A teraz, gdy konsumujemy już czwartego pieroga, w tym momencie konsumpcja jest 34 łącznie z konsumpcji wszystkich czterech pierogów. I dalej kolejne poziomy zadowolenia nam również rosną, jak widać. Tutaj wraz z konsumpcją zjedzonych pierogów nasza użyteczność całkowita rośnie. Ale musimy zauważyć pewną rzecz, że przy przechodzeniu o każdy kolejny pieróg w górę, czyli im więcej zjemy, to nasza użyteczność oczywiście naturalnie rośnie, ale w tempie malejącym. Bo jeżeli z 0 do 10 przechodząc, mamy wzrost użyteczności o 10. Gdy z poziomu konsumpcji jednego pieroga do dwóch, nasza użyteczność nadal rośnie, ale już tylko o 9 jednostek. Bo z 10 przeszliśmy na 19. Gdy konsumujemy dodatkowego pieroga z 2 do 3, nasza konsumpcja rośnie z 19 do 27, czyli o 8 jednostek. Gdy przechodzimy z konsumpcji z 3 jednostek do 4 pierogów, to nasze zadowolenie rośnie z poziomu 27 do 34, nadal wiadomo rośnie, ale już o 7. A więc zauważamy pewną zasadę, która dalej będzie się pojawiała, możemy sobie to zatrzymać film i spojrzeć, że to się powiela.
No, u nas to zadowolenie rośnie, ale po przykładowym osiągnięciu poziomu 50, kolejne zwiększenie konsumpcji z 9 do 10 pierogów, nasze zadowolenie zaczyna maleć. A więc my jesteśmy coraz mniej zadowoleni z tego, że konsumujemy te nasze pierogi. Bo im więcej w tym momencie jemy, zauważamy, że stajemy się coraz mniej szczęśliwi w związku z tym, że jemy. Bo na przykład, co się pojawia? Temat naszego w tym zadaniu łakomstwa, czyli chcemy jak najwięcej jeść, ale nasz żołądek nie jest w stanie już przyjąć więcej jedzenia niż jest w stanie po prostu fizycznie przyjąć i my zaczynamy odczuwać jakiś dyskomfort, jakiś problem fizyczny, który może nam zmniejszać zadowolenie z konsumpcji tych kolejnych pierogów. A więc w tym momencie nasze zadowolenie zaczyna po prostu spadać. Jeżeli byśmy jedli jeszcze, 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 w pewnym momencie można by było, mówiąc wprost, popłakać się z przejedzenia, zwymiotować, przemówiąc wprost, i nie odczuwać żadnego zadowolenia z dodatkowej konsumpcji. A więc nie jest to tak, że użyteczność całkowita zawsze jest rosnąca. Do pewnego poziomu jest rosnąca, a potem może ona nawet powodować nam jakiś spadek. I nie musi być w tym momencie to funkcja rosnąca, jakaś liniowa. Może to w tym momencie powodować już nam coraz większy problem z dodatkową konsumpcją. Więc jeżeli mamy do policzenia tak zwaną użyteczność krańcową, no to w tym momencie musimy przejrzeć tutaj tą tabelę. To znaczy, użyteczność krańcowa jest zdefiniowana jako wzrost użyteczności całkowitej, czyli tej kolumny, gdy ja zwiększę sobie tą konsumpcję o dodatkową jednostkę. Dlatego tu się pojawiła dziesiątka, bo z przejścia od 0 pierogów do jednej sztuki użyteczność całkowita wzrosła o 10. Dlatego tu użyteczność całkowita jest 10. Dla pierwszej pozycji jest zawsze kreska, czyli brak wartości, no bo jak nic nie konsumuje, to nie ma co było wcześniej przed zerową ilością pierogów i nie można odnotować jakiejś zmiany, wzrostu, spadku nie ma. Jeżeli teraz konsumuję z ilości 1 do 2, widzę, że użyteczność z 10 wzrosła do 19, czyli o 9. W tym wierszu, w tym momencie, po wzroście do poziomu 2 o jednostkę, nastąpi wzrost użyteczności całkowitej o 9 jednostek. Jeżeli teraz przykładowo wezmę wzrost z 8 do 9, to należy zauważyć, że poziom użyteczności całkowitej nie uległ żadnej zmianie, dlatego ta użyteczność krańcowa jest zerowa, czyli nic się nie zmieniła. Użyteczność całkowita przy wzroście konsumpcji z poziomu 8 do 9 jednostek naszych pierogów. A co się dzieje później? No, jeżeli przechodzę z 9 do 10 pierogów, to w tym momencie nasza użyteczność całkowita, co robi? Zaczyna spadać. Ona nie zawsze, jak mówiłam, rośnie, czyli z 50 spadła do 48, czyli nastąpiła zmiana o 2 jednostki, dlatego jest minus, bo nastąpił spadek. A w dalszych ilościach z 10 do 11 nasza konsumpcja przyniosła nam użyteczność 48, przenosi się na 45, a więc następuje spadek naszej użyteczności całkowitej o 3, czyli piszemy minus 3 w tabelce w kolumnie użyteczność krańcowa i tyle ona wynosi. A więc możemy to krótko powiedzieć, że po prostu liczymy różnicę między kolejnymi użytecznościami całkowitymi. Mówimy po prostu, o ile wzrośnie użyteczność całkowita, gdy liczba naszych zjedzonych pierogów wzrosłaby o kolejną sztukę. Jeżeli mamy kolejny element, narysować wykres użyteczności całkowitej i krańcowej, to w tym momencie, jeżeli to połączymy, musimy powiedzieć, że na przykład w programie MS Excel na osi X będą ilości pierogów, a na osi Y będą w tym momencie zarówno niebieskim kolorem tutaj zaznaczona użyteczność całkowita i czerwoną użyteczność krańcowa. I co w tym momencie robimy? No, najlepiej wolałabym wybrać się na Waszym miejscu wykres punktowy z liniami, zależy jakiego Excela macie, i na osi X byłaby
Tutaj ilość pierogów, mielibyśmy wartości Y użyteczności całkowitej, a potem warto dodać po prostu jeszcze jedną serię, gdzie też osią X-ów będą te wartości, a osią Y-ów użyteczność całkowita. No i teraz co możemy na podstawie tego wykresu powiedzieć? Że im większa jest ilość tych pierogów, to nasza użyteczność ładnie tutaj nam sobie rośnie, nawet bym powiedziała dość dynamicznie. A potem, co się dzieje? Po osiągnięciu ilości 7-8 pierogów, nasza użyteczność powoli zaczyna opadać. A więc możemy zauważyć to, że jest osiągnięte jakieś maksimum funkcji użyteczności całkowitej. Tu jest gdzieś około ten nasz poziom, który daje nam najwyższy poziom zadowolenia. I tyle gdzieś około pierogów 7-8 należałoby konsumować. To na podstawie wykresu. A jednocześnie, co możemy powiedzieć o użyteczności krańcowej? To, że ona jest w tym momencie tak czy owak malejąca. Czyli na pewno funkcja użyteczności całkowitej nam rośnie, ale te dodatkowe przyrosty, o ile ona ta całkowita rośnie, a tak definiujemy użyteczność krańcową, to ona jest coraz to mniejsza. Coraz mniej zadowolenia daje nam skonsumowanie dodatkowego pieroga i zależy od jakiego punktu my to interpretujemy. I często jest tak, byśmy powiedzieli, że dla kolejnych pierogów te spadki użyteczności całkowitej, czyli jakby wartości użyteczności krańcowej, będą w tym momencie coraz to większe. Te spadki będą coraz mniej nam dawały zadowolenia. Więc teraz w ramach wniosków punkt C, jakie zależności zostały zaobserwowane? To, że ta użyteczność całkowita osiąga maksimum dla ilości gdzieś 7-8, to widać tutaj na wykresie, że wyżej nie idzie niż 50. Czyli dla tej właśnie ilości użyteczność krańcowa zmienia znak jednocześnie właśnie dla tej 7-8. Tutaj użyteczność krańcowa z dodatniej, czyli jeszcze przynoszącej korzyści, zaczyna być ujemna, czyli przynosząca dodatkowe straty w poziomie zadowolenia. Czyli możemy powiedzieć na pewno to, że ta użyteczność krańcowa jest na pewno nachylona ujemnie, bo widać, że mamy funkcja jakby użyteczności krańcowej jest funkcją malejącą i po prostu coraz niższe wartości, nawet ujemno potrafi przyjmować, a funkcja użyteczności całkowitej, czyli niebieska linia, dla nas jest wklęsła, czyli tak jak na innym filmie tłumaczyłam, na pewno nie przypomina kształtu U, czyli jest w drugą stronę wygięta, jest wklęsła i posiada swoje maksimum lokalne gdzieś dla ilości 7-8. Ja kończę omawianie tego zadania. Było nim pokazanie, jak wyliczyć użyteczność krańcową, jak rozumieć użyteczność całkowitą i krańcową, jak narysować to na wykresie i jak to w ogóle rozumieć. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie zadań, jak najbardziej od razu możecie mailować na adres tutaj umieszczony. Jest to adres zadania projekty małpa.wp.pl. Możecie wejść na stronę internetową. Zapraszam Was również do przeglądania filmów dotyczących mikroekonomii w playliście o tej samej nazwie. Zapraszam również do przeglądania innych playlist, do nauki, żeby Wam szło jak najłatwiej w kolejnych semestrach, żeby bezproblemowo przejść przez te studia ekonomiczne. I jeżeli potrzebujecie, to subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie co jakiś czas, bo na pewno będę rozwiązywała kolejne zadania, pokazywała kolejne przykłady zadań. Zawsze coś możecie u mnie znaleźć. Pozdrawiam!